Nudzą cię zwykłe struktury w Minecrafcie? Czujesz monotonię, kiedy po raz kolejny bijesz smoka albo wchodzisz do budynku, który zawsze wygląda tak samo? A co powiesz na genialnie wyglądające struktury, które chce się eksplorować i lootować? W dzisiejszym odcinku przedstawię 6 datapaków, które zmieniają i dodają nowe struktury. Dzięki nim urozmaicisz swojego Minecrafta. Jeśli chcesz więcej takich odcinków, zostaw łapkę w górę i suba z dzwonem. Choice Theorems Overhauled Villages. Za sobą mam już pierwszą wioskę, którą chcę wam przedstawić. Jak możecie zauważyć, jest ona zbudowana z innych budulców niż te, które są w zwyczajnych minecraftowych wioskach. Według mnie wygląda ona świetnie. Ta wioska będzie respić się na równinach. Są różne nowe małe domki, nawet w środku taki mini zameczek, do którego możemy sobie za chwilkę wejść i zobaczyć. Tutaj na przykład jest z kwarcu taka mini farma, która wygląda naprawdę kozacko. Ważna sprawa, ten datapack dodaje nowe wioski i struktury. Natomiast nie zmienia tych zwykłych. Więc zwykłe wioski możecie cały czas na swoim świecie spotkać. I wejdziemy sobie teraz do takiego właśnie zameczku, zobaczymy co jest w środku, bo do każdego domku nie będę wchodzić. Natomiast w każdym domku oczywiście są skrzynki z różnymi itemami. Tutaj mamy dwa golemy. Proszę bardzo i wchodzimy. Tutaj jest nawet więzienie. Możemy wejść na taką, można powiedzieć, wieżę strażniczą, proszę bardzo. Druga wioska, czyli wioska pustynna, wygląda ona zupełnie inaczej niż tamta wcześniejsza. Ogólnie to w datapaku jest ponad 20 wiosek, a także outposty. Wioski wyglądają inaczej, różnią się od siebie. Często różnią się właśnie budulcami, z których są wykonane, a także infrastrukturą. Wioska grzybowa. Normalnie w Minecrafcie takiej nie spotkacie. Natomiast tutaj są domki, które są z grzybów. Jest też jakiś duży, grzybowy, nie wiem co to jest w sumie, takie duże pomieszczenie, w którym się spotykają osadnicy. Oczywiście osadników grzybowych tutaj nie spotkałam, ponieważ tacy osadnicy w Minecrafcie nie występują. Tutaj mamy wioskę dżunglową i tutaj już się będą respić osadnicy tacy dżunglowi, których w Minecrafcie musicie sobie zrobić, że tak powiem, sami, ponieważ taki osadnik respi się, ale musicie przeprowadzić sobie zwyczajnego osadnika i go rozmnożyć na biomie dżunglowym, a naturalnie tacy osadnicy nie występują. A tutaj nie wioska, tylko outpost pillagerów, ponieważ są też także w tym datapaku nowe outposty pillagerów. Tutaj jest akurat outpost na mesie. W innych biomach możecie spotkać nowe, customowe outposty. A jeżeli chcecie znaleźć wioskę komendą, to tutaj widzicie, jaką komendę należy użyć. Whimsy's Better Desert Pyramid. Kolejny datapack dodaje piramidę, tą, która jest za mną. Pod tą piramidą są dungeony, które można eksplorować, bić się tam z mobami oraz zdobywać cenne itemy. Ogólnie to ten datapack dodaje tą piramidę, natomiast jeszcze na świecie można znaleźć zwyczajną piramidę. Ten datapack został stworzony przez youtubera, link do niego w opisie filmu. To wygląda naprawdę tak potężnie. Pokażę wam te dungeony, które są pod ziemią. Proszę bardzo, tutaj są dungeony, które można eksplorować. Są tam nawet jakieś spawnery. Do tego datapaku jest też teksturpak. Zobaczmy sobie, jak to będzie wyglądało na trybie survival. Zejdę sobie i zobaczymy, czy to jest trudne w ogóle do przejścia. Tutaj jest pierwsze pomieszczenie. Proszę. O, tutaj nic akurat. Takie średnie rzeczy. Pewnie na dół będą lepsze. O, tutaj nawet jest, słuchajcie, błoto. Z błota to jest zrobione. No, jeszcze niżej. O! I tutaj już mamy jakieś moby. Proszę bardzo, sharkery. Tadam, już mnie tutaj biją. Najniżej są chyba najcenniejsze rzeczy. O, na przykład tutaj jest jakaś lawa w ogóle. A jeżeli chcecie znaleźć taką piramidę komendą, to tutaj jest właśnie komenda. Hopo Better Ruin Portals, Piglin Ruins and Corruption. Kolejny datapack dodaje nowe, zrujnowane portale do Overworlda oraz jedną strukturę w Netherze. Jak widzicie, za mną jest właśnie przykład takiego portalu. Proszę bardzo, zobaczcie, ma tam jakąś nawet wieżyczkę. Tutaj jest nawet drzewo te z Netheru. On jest ogromny. I też jest skrzyneczka. Przy takich portalach respią się aleje. Nie wiem dlaczego, ale właśnie takie alej się tutaj respi. Dodatkowo respią się też pigmeny, tylko ten mój pigmen gdzieś w ogóle uciekł, nie wiem gdzie. Jest parę rodzajów takich właśnie portali zrujnowanych. One będą dodatkowo respić się na świecie, oprócz takich zwykłych portali. W Netherze respi się taka oto nowa struktura, czyli ruina piglinów. Proszę bardzo, zobaczcie, tak ona wygląda. No i słuchajcie, w tej właśnie strukturze występują właśnie takie pigliny, które są w ogóle w zbroi, która jest... Ej, ona jest taka nowa, z 1.20, patrzcie, z tymi schematami, ale oni kozacko wyglądają w niej i patrzcie, jakie piękne tarcze customowe. Właśnie w tej strukturze można też znaleźć skrzynki z cennymi itemami, też takie zagrody z tymi świniami. Tutaj na przykład jest taka jedna skrzyneczka, możemy sobie zobaczyć, proszę bardzo. No, powiem wam, że loot tutaj jest dobry.
Deep Dark Enhanced. Ten datapack zmienia Ancient City, a dokładniej bardziej je rozbudowuje, ponieważ koło normalnego Ancient City będą nowe struktury, także z nowymi mobami. Jeden z tych mobów jest za mną. Tego datapacku potrzebny też jest Resource Pack, żebyście te moby mogli widzieć. Widzicie, tutaj właśnie jest takie dziwne oko, które coś wypuszcza z... nie wiem co to jest, jakaś taka fala. I zobaczymy, co się stanie, jak po prostu te oko zaatakuje. W ogóle pierw wam pokażę moby, a potem wam pokażę struktury. Halo, halo? I co się dzieje? Zaczyna wrzeszczeć. O, tutaj zrespi się Warden. To nie wszystko. O, czekajcie, czekajcie, bo mnie zabije, zabije mnie. Jeżeli pokonacie tego Wardena, to zrespi się jeszcze gorszy Warden. Taki boss, można powiedzieć. O, dobra. Teraz, słuchajcie, tutaj coś się wy... O Boże. Już się pojawił. Starszy brat Wardena. Zobaczmy, czy ten boss mnie pokona. Laguje, jak możesz zauważyć. Czasami w ogóle tam się... Co mu się dzieje? Jak mnie pokona? O... O, na hita! A czy ja go pokonam? O, nie mogę go trafić. Ty masz hitbox? Ale ma dziwny hitbox, co to jest? Nie mam pojęcia, jak to zrobić, patrzcie. No dobra, w każdym bądź razie taki oto boss się respi, jest po prostu straszny. I sobie chodzi. Oprócz tego jeszcze zostały dane takie struktury jak posąg Wardena. Proszę bardzo, zobaczcie, jak to wygląda. I jakiś budynek, gdzie możemy też wejść i też właśnie się respią takie oczy dziwne. Vanilla structure update. Kolejny datapack zmienia istniejące struktury, urozmaica je. Stronghold wygląda zupełnie inaczej, bo od teraz Stronghold został tak zmieniony, że jest po prostu jedną wielką pułapką. Pokażę wam może to na spektatorze. Zobaczcie, jak ten Stronghold teraz wygląda. Tutaj jak na przykład gracz wejdzie, to spadnie na dół i na kolcach może zginąć. Ale są też diamenty i są też cenne skrzynki. Ale to nie wszystko. Mamy też zmienioną piramidę. Tą piramidę dżunglową, proszę bardzo. Teraz wygląda jak taka piramida aztecka. Możemy zobaczyć, co jest w środku, czy tutaj jest akurat parkour. Tak więc wydaje mi się, że eksploracja tej świątyni będzie znacznie lepsza niż tej takiej zwyczajnej. To nawet farma jest nieźle. Ej, można tutaj zamieszkać. Oprócz zmienionych zwyczajnych struktur w Minecrafcie możemy znaleźć też nową wioskę, czyli wioskę na tym lesie wiśniowym. Ma taki styl japoński, zobaczcie na te dachy. I są takie lampiony. Ender Dragon Fight Upgrade. A teraz czas na datapack zmieniający smoka. To w sumie zmienia smoka, ale też zmienia główną wyspę w Endzie. Tą wyspę, na której walczy się ze smokiem. Są pilary zmienione, lepiej są obudowane kryształy. Latają tutaj gigantyczne fantomy z perłą w środku. Nie wiadomo dlaczego, nie wiadomo co i jak, ale latają. Walka ze smokiem została zmieniona, jest ona trudniejsza. Zniszczę te kryształy kresu, które są lepiej obudowane i sprawdzę, jak wygląda tak walka ze smokiem na trybie gry survival, więc słuchajcie, rozwalam. Te fantomy to są strażnicy tych pilarów, bo przy każdym kryształe kresu jest fantom. Rozwaliłam wszystkie kryształy, teraz spróbuję zawalczyć ze smokiem, zobaczymy, czy ta walka faktycznie jest trudniejsza. Dobra, słuchajcie, możemy... O, nie, ej, coś mnie wyrzuciło do góry, ale to mnie nie smok wyrzucił, tylko coś innego, więc tak. O, już do mnie przylatują fantomy. Smok mnie chyba tepi w różne randomowe miejsca. W ogóle mu mega mało życia schodzi, słuchajcie. Jakieś słupki endowe we mnie strzelają, ale jazda. Mam łuk, który ma moc 100. Zobaczymy, ile smok dostanie obrażeń od tego łuku. No i tak mało, generalnie bardzo mało. W ogóle smok podobno na tym datapaku ma 2 razy więcej życia niż Warden. I smok respi te fantomy, wezmę sobie jeszcze lepszy łuk, może o 200. Smok teraz rzucił we mnie jakimś dziwnym czymś, to chyba ala czarna dziura była. Ten duży fantom mnie tepnął do siebie. O, rozwaliłam smoka, proszę bardzo. Coś się stanie? Nie, nic się nie stało. Te fantomy w ogóle, one działają w ten sposób, że one mnie do siebie tak jakby tepią. No nieźle.